Jesteśmy w firmie Franz Textil, gdzie produkujemy szeroko pojęte tekstylia domowe pod naszą własną marką Decoria i na zlecenie klientów. Firma jest nie od 23 lat, zatrudnia w tej chwili ponad 200 osób. Praca odbywa się na produkcji na dwie zmiany. Bierzemy udział w tym programie po to, żeby przybliżyć świdnickiej młodzieży wewnętrzne życie firm, żeby zobaczyli, jak to wygląda od podszewki i być może mieli okazję zdecydować, co chcieliby robić w przyszłości. Dzisiaj odwiedziliśmy z młodzieżą firmę Franz Textil w Żarowie. Mogliśmy zobaczyć właśnie od kuchni, jak to wszystko działa, jak wygląda proces powstawania takiej poduszki czy zasłony od początku do końca. Zobaczyliśmy wszystkie działy. Widziałem, że młodzież miała dużo pytań różnych. Także myślę, że pełni pozytywnych wrażeń i wyjedziemy stąd i mam nadzieję, że wszystkim otworzy to oczy, jak wiele wspaniałych firm tutaj mamy w okolicach. Z naszego punktu widzenia nic tu ciekawego, nie? No my to widzimy. Jak ktoś pierwszy raz my to widzimy na co dzień. To jest to robi wrażenie. Znaczy wizytówką prawdziwą tego, co my robimy, można powiedzieć, że to jest nasz sklep, bo to jest efekt finalny. Albo sklep internetowy, albo sklep rzeczywisty, no więc tutaj jest produkcja. Jeśli wszystkie szkoły będą bazować tylko i wyłącznie na takich standardowych zajęciach w klasach, to nie otworzy to dzieciom i młodym ludziom oczu na rzeczywistość. Nie będą w stanie sobie wyobrazić pewnych rzeczy. Musimy chyba wszyscy pokazać pewną taką alternatywę, że nie tylko wyjazd na studia do Wrocławia czy za granicę może przynieść sukces i super karierę, ale też właśnie zobaczenie, jak działają firmy w Świdnicy i w okolicach, które wspaniale się rozwijają i mogą zaproponować coś dobrego dla takiego młodego człowieka, który może właśnie w tym kierunku będzie chciał iść, niekoniecznie na studia, tak jakby czasami rodzice sobie życzyli, ale właśnie sukcesem dla niego czy rozwojem kariery byłaby dobrze płatna praca gdzieś w branży technicznej, przy komputerze i tak dalej. Także tych możliwości jest coraz więcej. W programie łącznie są to wszystkie tak naprawdę klasy trzecie gimnazjów, czyli około 400 dzieci i młodzieży. I poza tym planujemy też rozszerzać w przyszłości działania.